Synu, siemanko, witam serdecznie wszystkim. Pomalutko nareszcie wychodzimy w dom, pomału wracamy do zapraszania ciekawych gości, a dzisiaj takim gościem jest i lecimy, dobra? Dobra. Cisza na planie. Scena pierwsza, cięcie pierwsze. Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Pomału zaczynamy wreszcie wychodzić z domu, pomału mogę ponownie zapraszać gości ciekawych, charyzmatycznych i dzisiaj właśnie jest taka postać w moim studio. Mam nadzieję, chciałbym nikomu nie musieć przedstawiać, Bartosz Batra, mega znana postać w sportach walki, także zwyczajnie wstydź się, jeśli tej osoby nie znasz, a zwyczajnie szacunek, jeśli ta persona jest ci znana, także Bartek, przede wszystkim mega miło mi cię gościć, jako mega fightera, jako mojego dobrego kolegę, w wielu kwestiach nadajemy na wspólnych falach, w wielu rzeczach się zgadzamy, w kilku nie, ale będzie dzisiaj okazja poruszyć parę ciekawych tematów. Tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Czekałem, by zaśmieć na tej już słynnej sokie. Byłeś jeden z pierwszych na liście, tylko jak wiesz, cała sytuacja z wirusem, o którym też sobie pogadamy, Oczywiście, tak, ale cieszę się, że tu jestem już drugi raz. Pierwszy raz byłem na otwarciu. To chciałem zaznaczyć, że naprawdę zaprosiłem bardzo dużą część swoich znajomych, bardzo dużą część. Nie każdy na to zaproszenie zareagował z różnych powodów. Często powodem był dystans, Bartek mieszka we Wrocławiu. Za każdym razem właściwie, kiedy potrzebujemy, to dystans nie stanowi problemu. Ale cieszę się, bardzo tu fajnie. Bardzo fajnie się urządziłeś, także cieszę się, że wolność Tomku w swoim domku. Że nie zapomniałeś o mnie, jak poszedłeś do telewizji. Nie zapominam o znajomych, powiem tak. Nie zapomniałeś o mnie. Jedna z gorszych cech u człowieka to jest krótka pamięć. Najczęściej zapomina o tym, co ktoś dla kogoś potrafił zrobić. Ja co prawda z tą pamięcią, moja żona to potwierdzi jako pierwsza, że naprawdę mam spore problemy. Ale to też. Z tą krótkotrwałą. Tak, to prawda. Czyli właściwie zakupy w sklepie, nie? Długa trwała to ja pamiętam. Może nawet można powiedzieć, że jestem pamiętliwy. Pamiętliwa bestia, tak? Tak. Ja też, to jest kolejna cecha, z którą by się musiała zgodzić moja żona, nie? To, że jestem pamiętliwy i obrażalski, ale to jest... Zostawmy takie rzeczy może na boku. Pogadajmy trochę bardziej może o sprawach zawodowych, profesjonalnych, nasza profesja. Właściwie pochodzimy ze sportu walki, ale z dwóch różnych dyscyplin. Ty myślę, że dużo bardziej się przedstawiasz chyba jako reprezentant Muay Thai, Thai Boxing. Ja z tych K1, chociaż wiadomo, z małą transformacją, ale do tego też za chwilę, także gdzieś tam jak widzicie, tych tematów już się radzi na samym wstępie bardzo dużo. Muay Thai, weź tam coś. Otwórz się jako naprawdę persona dla mnie numer jeden w Polsce, jeśli chodzi o Muay Thai. Także ja znam bardzo wiele różnych ciekawych historii od ciebie bezpośrednio. No a dzisiaj najwyższa pora uzewnętrznie dzieje całemu światu. Jak w ogóle, jak zacząłem sporty walki, to zacząłem od taekwondo. Tak, też to wiem, tak. Także zacząłem od taekwondo, ale później gdzieś tam dotarły do mnie nagrania i walki ze starej federacji K1 w Japonii. Potem zaczęło się K1 Max, które zdominował Boaka w Purpura Monkey. I ja byłem po prostu, co to za styl walki, co to jest za ten. No i potem wszedł taki znany film jak Ong Bak, tak? I też pamiętam, że pierwszego maila do Tajlandii napisałem w 2004 roku. Jeszcze jak trenowałem, już odchodziłem powoli od taekwondo, szukałem jakiegoś klubu, kickboxingu, a bardzo się interesowałem tym Muay Thai i napisałem w 2004 roku do jednego z kampów Fairtex wtedy, czy można trenować, jak to jest, na jakiej zasadzie i oni wtedy mi odpisali, że za $20 dziennie możesz z nami mieszkać, trenować tam. Nie wiem, $20 wtedy to się wiesz, to były czasy, 2004 rok, to ludzie na godzinę to nie zabierali, się zarabiali, czy cały dzień wtedy to zarabiali. Zwłaszcza ja, jak miałem tam 17 lat, gdzieś tam w liceum. No właśnie, powiesz, to rok 2004, a ty jesteś rocznik? Ja jestem 86. No to małolecie byłeś. No tak, ja miałem 17 lat, tak? To tak się zaczęło i tak zawsze szukałem tej drogi, żeby się w tej Tajlandii znaleźć. I gdzieś tam, nawet jak początki moim sportem pełnokontaktowym to były też K1 amatorskie. I tam jakiś kickboxing, low kick, tak, czy coś. Ile masz toczonych walk w Muay Thai? Generalnie wszystkich, amatorskich, zawodowych, ten rekord taki... Zawodowych i amatorskich razem około 50. Mm-hmm. Około 50 razem, nie? Także ja nawet powiem szczerze ci, że ja tego nie,
nie liczę, nie? Ale za pierwszym razem, jak pojechałem do Tajlandii 10 lat temu, to stoczyłem 5 walk w Tajlandii od razu, bo to się walczy często. Tak, nie? Dokładnie. Co tydzień, co dwa tygodnie nawet. Tak, jak u nas, kiedy były sobotki bokserskie, to tak, to się u nich i ogólnie częsta metoda startu, to jest też różny, trochę inaczej niż może w kickboxingu było, że gdzieś te przerwy między walkami były dłuższe. W Muay Thai jest to, częsta metoda startowa jest okej, dzisiaj się nie udało, to następnym razem. Także nie przykłada się do wagi, do rekordu, tak? Dużo bardziej chyba do ilości stoczonych walk, bo to świadczy bardziej tak, o doświadczeniu. Tak, bardziej no. Też tak, ile masz tych walk i z kim te walki toczysz, nie? Na jakim poziomie, nie? Bo to też można mieć i 100 walk. I patrz, i znowu się rodzi tutaj z tego wszystkiego kolejny temat, bo ja uważam, że za dużą bolączkę sportów trójkowych, jakim jest właśnie K1 czy też Muay Thai, że niespecjalnie zwraca się uwagi na rankingi, rekordy i właściwie dla zwykłego zjadacza chleba czasem bardzo ciężko zacenić, czy ten zawodnik naprawdę co jest wart, bo tak naprawdę po nazwisku nie każdy musi być na tyle medialny, żeby gdzieś tutaj wiadomo jego osobowość była aż tak znana, że cała historia i cała kariera, więc bardzo ważnym rzeczą jest, czego brakuje w sportach strójkowych, jest przykładowo to, co jest w MMA, czyli sherdog, w boksie jest również na pewno jest to dla zwykłego zjadacza chleba, bo też się spotykają z taki, że ktoś tam kogoś zna i on jest mistrzem świata, czy tam gdzieś tam, ja mówię, tak, że on jest ten, i nawet słyszałem takie, nawet to nie tylko u nas w kraju, bo na przykład mój kolega z Holandii ma takiego znajomego, który dwa razy walczył z Peterem Ercem, O tytuł mistrzowski świata i Peter go dwa razy znokautował, on się tytułuje podwójnym mistrzem świata. No więc właśnie. I to też są tacy ludzie i też się z nich śmieją i tak dalej, nie? Także... No dlatego właśnie to też jest jakieś... Ciężko czasami, ale powiem ci tak, że na przykład oglądając ciebie, na przykład twoje walki, czy oglądając innych zawodników high level, nie? To nawet przeciętny zjadacz chleba widzi, że to jest, nie? Że to jest firma. Tak, to się firma w tym kopnięciu. I tak samo u nas, że jak przychodzisz do kampu i ten trener cię pyta, ile ty masz walki tam, zrób dwa ruchy tam walki ścięte, ja już wiem, jaki ty jesteś. Tak, dokładnie. To nie potrzebni ani sherdog, ani ten... Tak, ale ty jesteś koneserem, tak? Ale mówię właściwie o ludziach, do których chcemy dotrzeć, czyli mówię, tam nie chcę powiedzieć, użyć tego obraźliwego słowa Janusz, ale ktoś to się ma prawo nie znać, a chce się tym zainteresować. Ale powiem ci, że ten, mimo wszystko, gdzieś tam, jeżeli takie rzeczy się, oni się tam tytułują, czy tam właśnie próbują się tytułować jakimiś wielkimi czempionami, ale nawet jak taki przykładowy Janusz pójdzie raz, pójdzie drugi raz, on się tym nie zachłyśnie, nie? Te walki będą słabe, nie? Bo to wypływa. Ale to jest też coś, co uderza później w całą dyscyplinę, w całe środowisko. Dlaczego? No, dlatego... Bo tak jak mówimy, już przyjmijmy tego Janusza, ale nie chcę, żeby to brzmiało obraźliwie, po prostu mówię, ktoś, kto się na temacie nie zna, idzie zobaczyć, tak jak powiedziałeś, walkę mistrza świata, czyli to musi być jakiś mistrzowski poziom. Spodziewa się, że będzie strzelał za chwilę, nie wiem, ogniem, laserem, działał wszystko, że gość potrafi niestworzone rzeczy. I idzie oglądać taką walkę i tak musi wychodzić co najmniej z niesmakiem, co najmniej, nie? I on mówi, jest on sobie to w głowie układa, to skoro to jest mistrz świata, to jak wygląda cała reszta, to co oni robią? To nie wiem, bo wszyscy się kopią po czołach, no i... Dokładnie tak. I tak, no i tutaj w tym wszystkim właśnie infrastruktura wokół samego sportu, jako sportu jest mega potrzebna, jest moim zdaniem w dużej mierze zaniedbana. Tak. Dlatego też to, co lubię w Tajlandii, że przyjeżdżasz i nikogo nie obchodzi, czy ty jesteś mistrzem świata, mistrzem galaktyki. Pokaż, co potrafisz. Oni nie obchodzą cię, czy ty masz pasy, jakie ty masz pasy. Ich obchodzi tam Pass Glory, One, tak, i UFC może, czy coś. Czy jesteś tam wielki zawodnik i tak znany i tak dalej, tak jak Tajowie trenowali George'a Sampiera czy coś, tak, no to wiedzą, że to klasa i tak dalej, to czy Johna Wayne'a czy coś, nikogo nie obchodzi, czy ty jesteś taki, tylko ile masz walk, gdzie walczyłeś i z kim walczyłeś, nie? I taki jest właśnie, a w Polsce czy tam właśnie w Europie nadal jeszcze ta promocja jest ważniejsza niż ten cały aspekt sportowy, nie? Tak naprawdę. Tak, znaczy to gdzieś tam się wiąże, bo patrz, samo gdybym ja wyciągał wnioski z tego, co mówisz. W dużej mierze chodzi o to, żeby twoje nazwisko było marką samą w sobie, nie jakie posiadasz pasy, oczywiście, co robisz, tak. Czyli dokładnie, masz zadbać właśnie o swój PR, żeby twoje, sam nie grasz w klubie Barcelona, nie grasz w Juventusie, którzy będą pracować nad twoim PR-em, to ty sam w sobie jesteś marką. Oczywiście, firma Bartosz Batra, firma Tomasa Rara, firma Mietek Krawężnik i każdy musi dbać o swój własny PR. I teraz jest problem tego typu, że
George'a Sampiera wiedzą, że jest kozakiem, że się no bije, tak, że walczy, że faktycznie ma pasy, tak, ale takich najbardziej prestiżowych oczywiście organizacji, których nie trzeba nikomu przedstawiać ani tłumaczyć. Tak. A u nas jest ten problem, że każdy buduje swój PR, ale nie ze strony sportowej, tylko no, na przykład, od drugiej. Ja ci podam taki prosty przykład. Bad Hari, nie? On ma 120 słyszałem, mark. Znałem, no właśnie. Słyszałem. On ma 120 mark, 92 nokauty. Kogo obchodzi, jaki on ma pasy? On rozbił każdego człowieka. Ale lepszym chyba jeszcze przykładem jest Giorgio Petrosian. Dobrze, Petrosian. 102 stoczone walki i chyba 100 wygranych? Tak, tam dwie porażki. Tak. Jedna na punkty i jedna przez KO. No, ale uwaga, tak, ale uwaga. Giorgio Petrosian akurat miał pas mistrza świata WKN. Tak. Tak samo jak wisi tutaj za moimi plecami. Także muszę powiedzieć, że akurat organizacja WKN to nie twierdzę, że to jest jakaś jedynka na świecie, bo są te, o których mówiliśmy wcześniej, ale to jest znana organizacja prestiżowa, naprawdę zajebiście ciekawe nazwiska naszej nie, mają, bo i Jocelyn Klajma, i ten ma, Jerome Banner. Także mówię, to też jest dla organizacji, której pasy, które ona pasy, której mistrzowie dzierżą, to też jest dla niej prestiż, że taki wielki mistrz jest ich mistrzem, tak? I prawda jest też taka, że pasy tak naprawdę te, na których my się wychowaliśmy, Marek Piotrowski, Rob Kaman czy coś, no naprawdę wtedy te federacje, naprawdę wtedy były bardzo duże, nie? I tak, bardzo to się liczyło, to się też liczyło z tymi, że była walizka dolarów za te walki i tak dalej, i tak dalej. Teraz niestety gdzieś tam są trzy promocje na świecie największe i liczą się pasy, Glory, One i tam nie wiem jeszcze może Kunlun, tak? To właśnie chciałem powiedzieć Kunlun, no chyba tak, ale z taką dużą przepaścią, bo właściwie dwie organizacje pierwsze, które wymieniłeś, no to tak, to są topowe, ale do których i tak mam bardzo dużo do zarzucenia. Też jest dystans. Tak, też mam bardzo dużo do zarzucenia, właściwie nie o taką Polskę walczyłem, jak to się mówi. Mówiłeś o walizce $500 i to jest w dużej mierze bolące, że przykładowo zawodnicy, na których walkach również ja jestem wychowany, mój trener Ernesto Hoss, Lebaner, Boniaski. Jak to możliwe, że ci ludzie 20 lat temu walczyli za lepsze pieniądze niż zawodnicy dzisiaj? Właśnie też się to zastanawiam. No. Jak to jest? Jest progres finansowy w każdym, no nie wiem, ta sprzątaczka zarabia więcej niż 20 lat temu i każdy zarabia więcej, ale fajterzy akurat. Mnie fascynuje to, że ja na przykład jak ja debiutowałem w formule zawodowej walką z Tomkiem Makowskim. Mhm. No dobra, może nie było zbyt sprawiedliwie, bo to była moja pierwsza, a jego 30. No, ale podjąłem rękawicę i debiutowałem wtedy z wielkim mistrzem, tak, który był i naprawdę bardzo wtedy już doświadczonym zawodnikiem. Ja za tą walkę dostałem tam kwotę X, tak? I teraz na przykład po 10 czy 12 latach ja się dowiaduję, że ktoś chce mi zaproponować kwotę 2 razy X, nie? Albo 1,5 X. Tak. No to, za którą ja miałem debiut, nie? No to nie, jako to, dziecko. To coś się tak, jako dziecko, dokładnie, a to dziecko. Coś, i to nie dlatego, że ja nie jestem wart więcej pieniędzy, bo ja wiem, że ja jestem, tylko że po prostu ten człowiek, ten promotor, ten organizator tak się przyzwyczaił, że ludzie się godzą na coś takiego i nie, wiesz, wtedy 10 lat temu, 20 lat temu w Polsce to były dziury wielkości na drogach takie, że Jezus Maria, ja Boże, co tu się dzieje? Była jeden supermarket, tak, czy coś. A teraz jest. Nie wiem, dlaczego 20 lat Polska się zmieniła. Tak, bardzo się zmieniła. To co? Wypłata się nie zmienia? No to ty, panie. To coś jest nie tak, nie wiesz, to. Także to są takie rzeczy. No, ktoś powie, że śmierć dyscypliny też, tak? Że może nie ma takich tych, ale no ja się z tym do końca nie zgodzę, bo ja jeżdżę do Azji i tam dyscyplina ma się dobrze, bardzo dobrze. I ta dyscyplina MMA i IKA jeden, nie? I ma się dobrze ta i ta, więc i to powinno iść razem, nie? A coś jest... Dokładnie, nie wiem dlaczego wszystko nagle poszło tylko w jedną stronę. Wspomniałeś w ogóle nazwisko Tomka Makowskiego, którego chciałem serdecznie pozdrowić, też go uważam za mega, mega fightera, w ogóle też jest to zawodnik, promotor, który prowadzi swoją organizację, MFC, naprawdę. I ja jak byłem dzieckiem, wstępowałem już wtedy, oczywiście swoje pierwsze kroki stawiałem na zgrupowania kady, tam wtedy już Tomek naprawdę był wybitym zawodnikiem, który jest aktywny mega do dzisiaj, także co, pozdrówcie przede wszystkim. Oczywiście. Maku. Także tak. Bardzo polecam, żebyś go zaprosił może. A tak. No, może, czuj się zaproszony, spodziewaj się, dokładnie. Tak. Dobra, co tam dalej, czekaj. Wiem. Bartek Batra słynie też z tego, to mnie teraz zabije twoja Iza, bo ona cię zawsze hamuje. No, oczywiście. To Bartek Batra zawsze lubi komuś ciupnąć. No lubi ciupnąć. Nie, powiem ci tak, że...
że no, może nie, nie chcę cię prowokować, nie chcę cię prowokować, ale nie, wiadomo, że nie, że lubię, ale razi mnie. Nie? I nie boli, potrafię, razi nie boli. Potrafię się też powstrzymać, nie? Poza tym, ja też szczery, wie, no to mówię też, sobie... też wiesz, trenowaliśmy za granicą, wiesz jak się trenuje, trenuje się ciężko, nie? Tak. Trenuje się ciężko, jesteś też na obcym terenie i wiadomo, i naprawdę to jest ciężki trening. Nie? Ciężka wygrywa, ogólnie kariera. Ogólnie też dojść do pewnego poziomu, to wymaga poświęcenia. Poświęcenie ciężkim treningiem. Zdrowia, czasu, pieniędzy, naprawdę. I naprawdę. Ja skromnie powiem, że ja mogę coś o ciężkim treningu powiedzieć, bo ja potrafiłem wstać przez 20 km, zrobić dwa treningi i tak w Tajlandii trenowałem, nie? No ale jak ktoś mi mówi, że on ciężko trenuje i próbuje mówić, że ciężko trenuje, to nie, no nie trenuje ciężko i kłamie tych ludzi albo coś, no to mnie to ewidentnie razi, nie? I że mnie nie rażą coś, że gdzieś tam, jakieś tam sytuacje, że ktoś dostanie więcej pieniędzy, czy nie, czy mniej, czy coś. Mam to w dupie, bo ja nigdy tego nie robiłem dla pieniędzy, nie? Ja to robiłem dla chwały. Tak, żeby być wojownikiem, ja chciałem chwałę mieć. Tak, od tego to mi zaczynało. To były takie pieniądze, mówię, tak właśnie sympatycznym dodatkiem, nie? Do tego, nie? Wiadomo. Są ważnym dodatkiem, tak. Ale cały czas dodatkiem. Wiadomo, że to jest kolejnym ubiegającym rokiem, są tym bardziej ważne, no bo potrzebujesz jako dorosły facet zadbać o całe swoje życie. Ale jak widzę jakieś gówno, przerost formy nad treścią, to patrzę na to i mówię, ty słuchaj, to jest gówno, nie? Wiesz, tak. Nie, no to jest. On nazywa rzecz po imieniu, no po prostu, no chyba nie można nie nazwać tego złą cechą, że ktoś nazywa rzecz po imieniu. A, bo jesteś hejterem. Nie no, gościu, jak wychodzisz, kurwa, i dostajesz pizdę, upadasz na tacę, nie? Albo tam gdzieś prężysz się, gdzieś tutaj ten, a walka twoja wygląda słabo. Że w ogóle są słabe w przygotowaniu kondycyjnym, w takich podstawach, nie? W takich podstawach typu gość zdycha w pierwszej rundzie, albo ten, albo go coś boli i nie wychodzi do drugiej rundy. Ty, to jak ty nie wytrzymujesz treningu, co nie? Albo i ty nie wytrzymujesz tlenu, czy to jeszcze na ciebie przeciwnik idzie, a ty walczysz, nie no, że sam ze sobą, to jeszcze z typem, to ty nie jesteś zawodnikiem profesjonalnym, ty jesteś zawodnikiem klasy C. Tak. Czy klasy B, ty powinieneś tam gdzieś, nie wiem, sobotę, bokserska. Pierwsze ludzie brak problemu, to klasa C. No to jest klasa C. To jest klasa C, to nie? I ty mi mówisz, że ty cię, albo, że ja zbijałem wagę. No kurwa, a górnik zjeżdża do kopalni w kasku, co kurwa, ja pierdolę. Co to jak chcesz iść kurwa ten walczyć, to zbijaj wagę, tak? Górnik zjeżdża do kopalni, zakłada kask. To co, ma zejść bez kasku i powiedzieć, kurwa cegła mi spadła na łeb, bo wyszedł i co, nie poszło mu w pracy. No nie miałem kasku. No to czyja wina, że nie miałeś kasku? Albo źle zbiłem wagę. To kurwa za argument, człowiek. To idź ze wyższej. Tak, kategoria wyższa, nie jest kategoria. Nie, ja wtedy mówię, ty słuchaj, gościu, jesteś słaby, albo nie nadajesz się, albo ten, chuj batra hejter. Ja pierdolę. Kurwa, człowieku, to pojebali. Nie, dlatego powiem ci, brakowało mi takiej bariery, bo ja znam twoje podejście. Jak wiesz, to właśnie podejście. Nic do ciebie nie ma. Możesz być kurwa zajebistym gościem, nie? Musimy sobie iść tam, wiesz, nie wiem. Ale od sportu walki. Ale jako koneser tak, ale sportu walki to się kurwa nie nadajesz sobie. No kurwa, nie ty. Wiesz o co chodzi, nie? Tak. Wiesz. No ja wiem o co chodzi. Nie, ja gość mi mówi, czy skrytykuj, bo teraz najbardziej tam, jak to się rozreklamowane jest to MMA. No. No ale jak widzę go, nieważne, to jest też walka, nie? Tak. To jest też walka, zmienia się tylko trochę formuła, ale ja widzę, nie, gościu robi to źle zdycha, czy coś. Ja to skrytykuję, nie? A, bo ty nie walczyłeś w MMA, jest inaczej. Co jest kurwa inaczej? Co jest inaczej? Formuła się zmienia. Trening jest ten sam, albo nawet moim zdaniem, tego, skoro twórywa, moim zdaniem jest równie ciężki jak nasz, moim zdaniem nawet trochę nawet lżejszy. Ja ci powiem tak, właśnie zawsze kurczy. Mi to dziwnie i tutaj się podobno z wami, pamiętam kiedyś mi do mnie Tomek Drwal powiedział to zdanie takie, powiedział tak. Dla mnie K1, podobnijmy w to właściwie moje tak, bo mówimy, chodzi o podobną strukturę walki, jest najtwardszą i najniebezpieczniejszą formą walki, mówi, bo tak. W MMA masz małą rękawicę, dostajesz bombę, jak padniesz na ziemię, to jak rywal cię leci skrzywdzi, to ci sędzia nawet nie da skrzywdzi, nie? Jak się czołgamy w parterze, jak mi kurwa wykręci rękę i mnie boli, to klepie i jest koniec. A my mamy przede wszystkim trochę większe rękawice i ten twój próg ból zostaje naruszony z każdym ciosem. I ty swojej właśnie odpornością, charakterem masz udowadniać, że ktoś cię musi naprawdę tak pobijać, żeby cię wyniszczył. Czasami na głowę, na korpus, kopnięciami, gołą girą. Sport jest o wiele bardziej techniczny, żeby się nauczyć podstawowej techniki.
I podstawowej tego. I dlatego tak ciężko, ciężko właściwie byłoby zrobić w tym wszystkim free fighty, podobnie jak w boksie. No tak. Bo wyobraź sobie teraz walkę, nie wiem, Janusza, i Krzysztof Ibisz kontra Hubert Urbański, przykładowo w boksie. Ja w ogóle jestem bardzo przeciwny temu określaniu, że MMA to jest jakaś śmiercionośna dyscyplina. Nie, jest jedną z dyscyplin, ale uważam, że mój sport jest o wiele brutalniejszy. Ja to właśnie ostatnio mojej mamie tłumaczyłem, także ją pozdrawiam i w ogóle po raz kolejny też uspokajam, bo... Także i po prostu, ja tak powiem, że uważam, że Muay Thai czy K1 jest trudniejszym sportem i kurwa chuj jesteśmy hejterami, kurwa nie nadajemy ja pierdolę. Inna sprawa, raz, że uważam, że to naprawdę za mega hardkorową robotę, a sprawa numer dwa, wiadomo, że może nie jestem obiektywny, bo jestem turbofanatykiem też swojej dyscypliny sportu, jestem w nią patrzony, zajawiony i się robię pewnego rodzaju transformację, no bo wymaga to tego ode mnie też troszeczkę całe otoczenie. Poza tym wiesz, tak wracając do tematu, że trenowaliśmy za granicą, byliśmy razem w Ameryce, byliśmy w tym American Top Team i tam, że wiemy jak trenuję. Tak. No i co? I jakoś nie wynieśli mnie na noszach. Nie, sparowałem z chłopakami normalnie i wiesz, szacunek dla nich, trenują też. No równie ciężko. To nie jest to, że ja wchodzę, ja znajduję się w promie kosmicznym i lecimy kurwa na księgę. Zmieniamy sobie gym. Idziemy, ale wszędzie trenuje się równie ciężko. Tak, profesjonalny zawodnik trenuje ciężko. Nawet na żaden sposób nie zabił chyba też jakiś taki, nie wiem, tutaj hardkorowy trening, żebyśmy nie potrafili go ogarnąć. Jesteśmy zawodnikami, zmienia się tylko tam, nie wiem, gym, sala, worek inny wisi, nie? Zmienia się też trochę koncepcja treningu. Pamiętam, jak Henry Hoff, do którego pojechaliśmy. Ja bym podał przykład, pierwszy porównał już Holandię, czyli Europę z Ameryką, dwie różne szkoły i powiedział, że mówi, słuchajcie panowie, tu się ciężko nie sparuje, tu za ciężkie sparingi przede wszystkim trzeba komuś zapłacić, to robimy dużo, drillę, zabawa, a w Holandii jak chodzisz jak masz sparingi ożywkowe, to już walczysz o życie, już na starcie. To ja w Holandii się to też... Przerabiałeś było to, tak? Dla mnie to dosyć dziwne, nie? Na początku, ale później to co? No to trzeba się napierdalać, co? No, dokładnie, bo w Tajlandii jest za to dużo się ćwiczeń na przyrządach, na tarczy. Ci tarczownicy są w to jest taka metodyka szkoleniowa. No w Holandii nie, bo jest sparing. Tam dwójeczki, zawsze dwójki wpadły. Dlatego jest mocno i tak dalej. A tych walk jest w Tajlandii więcej, dlatego oni się szanują na sparingu. Ja jestem przyzwyczajony do takiego właśnie play, nie? Tak. I ten, a jak pojechałem do Holandii, to no kurwa mać, nie? To jakby co tu się dzieje? Nie lubią mnie? Nie lubią mnie? Play, ale level hard, nie? Wiesz, o co chodzi. Tak, było ciężko, tak, ale co zauważyłem, dobra, myślałem, że tylko mnie nie lubią, nie? Ale potem patrzyłem kątem oka. Nikogo nie lubią mnie, ze sobą też się piją, też się nie lubią. Ale potem jest właśnie taka atmosfera, że dajemy z siebie wszystko i to jest git, nie? Także to są te właśnie, co się odróżnia właśnie. Ale też pojechałem do Tajlandii raz i też zacząłem sparować, ja sobie robię luźno, a tu łop, nie? I się dowiedziałem, że mój trener dał drugiemu zawodnikowi 500 batów, jak mnie znokautuje. Zastanęli wszyscy i zaczekali, aż mnie ujęli. Ja mówię, patrz, ja miałem 14. Patrzę na tego mojego, 8. Nie? Mówię, co jest? Miałem strzelić do dychy, a ty 8. I nagle wiesz, ja sobie tak ten kubą mi złapał, nie? Tak jak żeśmy sobie tak zawsze kupali luźno, on tak złapał i nagle mnie tak wyciął, nie? Ja wstaję, mówię, ty, i patrz, jakie zbiegowisko się zrobiło, mówię, ty, podejrzany, mówię, ty, czekaj chwilę, patrzę do rękawicy, mówię, 8, mówię, poczekaj, zdjąłem, 10 ubrałem, akurat leżały, chodź, ja rozumiem, i mówię, ty, wchodzę z tego ringu, no, człowiek się pobije, no, ale już jestem po 30, to tak wchodzę, potem idę do domku i tak siedzę z Izą, i tak, ty, no bo to boli. Wiesz, jak jest, nie? Peser tak, przestaje pomagać, nie? Nawet ciężkie sparingi są... Ja na przykład, nie wiem jak ty, ale ja przed walką, to ja muszę ze dwa razy tak... Naprawdę, w sobie walnąć. Nie, to ja ci powiem inaczej, to nawet gdzieś tam pamiętam przedostatnią... Ja lubię sobie gdzieś pojechać i zrobić taki tydzień sparingowy mocny, nie? Aha, bo mówisz już o samych... Nie, że przygotowania do walki. Przygotowania, bo ja chciałem powiedzieć coś innego. Właśnie nawet pamiętam, jak się jeden z zawodników na DSF-ie, na ostatniej gali DSF-u w Krakowie, na której walczyłem z Kulibalim. No. Właśnie a propos, ty mówisz, że musisz przypalić, tu ciężka. Myślałem, że chodzi bardziej o rozrzewkę, bo ja z kolei na rozrzewkę.
Ja to tak samo, nie wiem, stoimy w tarczy z Diviem, którego pozdrawiam, mój narożnik oczywiście, lewy, prawy, sierp, blow, boom, z trzy razy. Ja nie wiem, czy strzelę może z minutę, minuta rozrzewki, rozrzewka, my dobra idziemy. Ja pamiętam kiedyś też, powiem tam, byłem w narożniku Mariusza Cieśnieńskiego na proma w Warszawie, w Wrocławiu. Tak, byłem na Wrocławiu, ale tak. No i tam był Tomasz Waldum, tak. To jest dwie godziny się rozgrzewał. Nie? Tak. Mówię, no. Ja byłem taki zdziwiony, jak cię widziałem różne szkoły, różnych moich kolegów zawodników, tak. Nie będę wspominał to, ale tutaj wiesz, mierzone centno, czas, wszystko przygotowane. A w Tajlandii to tak się siedzi, tak o, ja siedzę, tu mój przeciwnik, smarują nas, tak. Staję i nawet starszy nie uderzamy, idziemy i walczymy. No co chodzi. Też za ważne zrzenie. Każdy coś musi, coś nie musi. Dlatego też uważam to za kwestie indywidualne. Ja przede wszystkim uważam się dzisiaj za dużego rutyniarza, który ma doświadczenie, tak, i właściwie tak. Dużo osób do mnie nawet mówi gdzieś tam, no. Po walkach, mówi Tomek, ale zajebiście, bo ty się nie stresujesz, a wręcz przeciwnie, zawsze powtarzam, że ten stres jest bardzo duży, tylko ja na pewnym etapie jestem w stanie ten stres po prostu opanować i staram się go traktować jak taki bodziec pozytywny, a nie taki, który mnie paraliżuje. I przez to, że naprawdę mam w sobie dość dużo spokoju, to nawet nie potrzebuję sprawdzać, czy ten jest dobry, czy już minęło 4,5 minuty, czy 5 rozrzewki, tylko tak powiedziałem, strzelę lewy, prawy, postrzelam dwa razy i podobnie jest właściwie mój styl trenowania, bo nawet kiedy mam grupę zawodniczą, ludzi, których właściwie już mam na poziomie takim, że możemy zacząć rozrzewkę od klepanki, to robimy takie właśnie bardzo luźne drille. Tak. Czasem luźne drille zamieniają się już sparingi na samym początku, ale mówię, na dużej rutynie naprawdę żadna krzywda się wtedy nie dzieje. Tak. Nie wiem, tak mówię, właśnie odnośnie tej rozgrzewki, a czasami odnośnie samej walki, to dużo osób mnie zadaje, jak jadę do Tajlandii i walczymy, no tam są, wiadomo, walka jest trochę mocniejsza, czy ja się nie boję? Czy jak? No, czy robię to tyle? Czemu? Jak masz się bać? Nie? Ja nie wiem jak ty, ale ogólnie tego, że gdzieś tam Paweł na 100 lat powiedział, że tylko wariat się nie boi, że każdy się coś boi. Powiem ci szczerze, że ja ile lat, to nie jest tak, że jestem jakiś kozak czy tam, no. Ja się nigdy nie bałem walki sportowej. No bo jest sędzia, jest... Znaczy wiesz, dlatego właściwie teraz pytanie, jak szeroki tak zasięg ma bo tak ludzie się na przykład gdzieś tam... Zdarzyło mi się być znokautowanym i to nie boli, nie? Nie boli. W ogóle same przyjmowanie ciosów w trakcie walki tak naprawdę nie boli specjalnie. Bo tyle wysoka adrenalina, która to nie wyluje. Boli później, nie? Bo tam żal, że przegrałem, nie? Wiesz, i dałem się złapać, tak? I taka prosta technika, dałem się złapać i gdzieś tam cię boli szczęka, no bo zostałeś i tyle, nie? Ale nigdy nie miałem tak, że czułem jakiś strach i że coś mnie w tym ringu zniszczy, czy to... Przecież to jest taki sam człowiek jak ja. No tak, no to... ja też trenuję, on trenuje i tak samo jak walczyłem z tymi Tajami, bo też byłem jeden z pierwszych tak naprawdę, co tam pojechał, oni... Ludzie mają obraz tych Tajów, jako to są w ogóle jacyś, wiesz, nie? Że tu wchodzą i zabijają, ogniem wzięją, nie? No właśnie, nawet bo ostatnio czas... O jego boli tak samo jak mnie. Ostatnim czasem zacząłem właśnie też robić obozy do Tajlandii, nie? Też. Tak, tak właśnie wiem, nawet oczywiście ludzie do mnie tutaj z Kopenhagi jeżdżą, bardzo chwalili. Bardzo pozdrówki dla Melona za tym w takim razie. Tak, chwali bardzo i myślę, że właśnie takim też normalnym ludziom, właściwie, którzy nie mieli nigdy wcześniej możliwości, otwierasz oczy trochę, jak to wygląda, nie? Którzy właśnie nigdy nie trenowali. Powiem ci, że kiedyś też tak było, że pamiętam jak ja na przykład jechałem trenować 10 lat temu pierwszy raz, to jeszcze były takie kampy, że nie przyjmowały obcokrajowców. Ale na przykład nie, bo tu jest strictly za Thai, nie? I że to my robimy tu na walki. Nie komercyjnie tylko. I powiem szczerze, że nawet taki człowiek, który trenował tego w Europie, nie wytrzymałby tego treningu, bo jest po prostu taki długi i taki ciężki. Oni to tak mają z tym urodzenia od dziecka. To też nie jest do końca też dobre z punktu widzenia fizjologii, ale oni tak trenują od dziecka. Potrafią trenować 7 dni w tygodniu. Tak. Że to nie jest tak, że im cięższy trening, tym lepszy. Nie, bo teraz nauka też poszła do góry. Oczywiście, przede wszystkim wiedza. Kiedy masz trenować mądrze, a nie ciężko. Ciężko, to ciężko, ale przede wszystkim... Ja pojechałem, jako młody chłopak płaczę, oni tak robią i oni tak mogą i oni są mistrzami. No to ja biegnę za nimi. Tak. Wiesz, o co chodzi. Ja najlepszy. Nie byłem wtedy, nie było tylu takich publikacji naukowych, że w ogóle przetrenowanie, a co to jest? Wiesz, o co chodzi, nie? I im więcej... Przetrenowany bez ciota. A po prostu w Tajlandii jest tylu zawodników, tyle tego na rybku, że jak tutaj jednemu noga się ten powinie, to dobra, to cześć, weźmiemy another boy, nie? I on będzie mistrzem, tak? Że nie wytrzymało, trudno, nie? To ten. No i tak naprawdę właśnie była Gaw, czy Senchai, czy coś, to są takie najsilniejsze jednostki, które one przeżyły ten cały taki trening, nie? Naprawdę taki kibel, nie? I naprawdę dla niego wyjść do trzyrundowej walki w kickboxingu to jest
wiesz, i on idzie, nie? Tak. Bo to dla niego, to on trochę kopnie, okej, okay, bo już wcześniej ciężej trenował, tak, wie? Tak. I przerobione to jest, nie? Także ten, ale teraz wiadomo, publikacje pomokowe poszły do góry i w Tajlandii też się to zmieniło, nie? Zmieniło się, też tak? Się to zmieniło, bo na przykład nie, że oni tam, nawet moi trenerzy czy coś, dobra, Bartek, dzisiaj zrobimy to, to i to, ja na przykład, ja zrobiłem w Radzie ciężki trening, on, tomorrow to technik, nie? Tomorrow tam luźniej, gdzie kiedyś to było nie do pomyślenia, co dzień to samo. Ja znają moją trasę na pamięć. To jest dla mnie nowo, no, bo ja oczywiście byłem w Tajlandii tylko raz, ale to byłem tylko komercyjnie na wakacjach i jeszcze wróciłem z zerwanym bicepsem, także... Nie, ale wracając na przykład do tych moich obozów, że ludzie właśnie myśleli na początku, że w Tajlandii to można tylko, wiesz, ćwiczysz, żeby albo ciebie zabiją, albo, wiesz, wiesz, o co chodzi. Trenujemy na metalowych supach, nie, i w ogóle, wiesz. Ale dzięki temu, że na przykład to już było 10 lat temu w Tajlandii, że Amerykanie, Australijczycy przyjeżdżali i ćwiczyli jako lifestyle, tak? Że to taki, żeby schudnąć, tak, żeby fitness i ten. Ja mówię, i zaczęła się taki boom też turystyczny do Tajlandii z Polski. Tak. No ja mówię, dobra, to może ja zorganizuję taki obóz, żeby ludzie chcieli potrenować, nie? I rzeczywiście i dziewczyny, i chłopaki, i ten, i to nie jest ten trening taki, objętościowo jest ten sam, ale intensywnie jest dużo mniejszy niż takiego profi fightera. Dopasowany. Każdy może ćwiczyć, nie? Tak. Każdy może, to jest fajna forma fitnessu. No właśnie, jesteśmy też na plaży. Tak, ale jest to, fajnie, to jest coś, co chyba objęło cały świat, między innymi też Polskę, że właśnie trening już sportu walki nie zaczął się kojarzyć z takim właśnie, wiesz, walką o przetrwanie, takim mordobiciem, tylko przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, to jest taki właśnie sposób na aktywność fizyczną, że zawsze było w dawnych, jeszcze paręnaście lat temu, także albo chce się poruszać, to nawet z chłopakami idzie grać w piłkę. No właśnie. Musimy zebrać 10 osób i to jest problem. A dzisiaj tak jest prawda, że właściwie nie potrzebuje zebrać sobie całej ekipy do gry, tylko bierzesz rękawice, idziesz na trening indywidualny. Mówię, sporty walki naprawdę stały się dużo bardziej otwarte dla wszystkich. No i tak mówię, że też ci Tajowie się wyspecjalizowali w trenowaniu takich ludzi i wiedzą, że tu jak przyjeżdża człowiek początkujący czy ten, to oni go uczą od początku i tak dalej tego sportu, a nie na przykład, tak jak na przykład zawodnikom, dobra, tam idź 15 km, jak wrócisz, to potrenujemy. Nie, 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 kiedyś tak było, ale teraz już nie, no teraz już jest naprawdę tak... High level, nie? Naprawdę high level fitness taki, że jako lifestyle, nie? I to też właśnie fajnie to właśnie i ty zakorzeniasz jako, że kickboxing jako lifestyle, tak jako poczucie pewności siebie, tak, może każdy może przyjść, poczuć to jak się jako zawodnik, tak, obcować z tym, tak samo ja staram się to Muay Thai wprowadzać, że to jest sport taki, który też się tak kształtuje charakter i możesz też i pozwiedzać piękny kraj i połączyć to z jakąś podróżą i tak dalej, nie? Taki lifestyle, nie? Także no, cieszę się, że tak to z tego aspektu się cieszę, że to tak. Ogólnie sporty walki, jakie obrały kierunek profesjonalny, do końca mnie cieszy. Cieszę czy nie cieszę? Nie cieszę. No już trzymałem, bo nie słyszałem przedrostka i byłem lekko przerażony, także może też. A co ci się najbardziej nie podoba w sportach walki? Profesjonalnych, zawodowych, tych, które dzisiaj się karmi właściwie publikę. Właśnie nie podoba mi się to, że za mało sportu w sporcie. Za mało sportu w sporcie. No, jest tak zwane gówno, nie? Co ci mam powiedzieć? No niestety... Znaczy inaczej, ja powiem tak, właściwie gdzieś tam podawali... Ktoś mi powie, że sport sam się obroni, nie? Że sport sam się obroni, no nie wiem czy to końca. W dzisiejszych czasach już trochę nie do końca. Podałeś mi parę przykładów, że pytałeś jak kogo obchodzi, wiesz, ilu followersów, czy gdzieś tam, nie wiem, pasą jakby Badhari, czy gdzieś tam jeszcze tyle. Ale czas się zmienia i my też nie możemy walczyć, nie zmienimy świata, my musimy się zmieniać do biegnącego czasu, więc dla mnie czymś normalnym jest tak naprawdę, żeby być aktywny w social mediach. Ty jesteś, ja oczywiście też postanowiłem otworzyć swój kanał, bo przede wszystkim uważam to za rzecz w dużej mierze. Ja uważam to za coś, co mnie zaczęło jarać. I to zaczęło mnie to cieszyć, nie mam tego za żadne gówno. Głównym jest oczywiście, bo można zrobić w jednej branży ten sam produkt, ale jeden może być gówniany, drugi może być naprawdę fachowy. A zawsze mi zależało na jakości wszystkiego, co robię. I naprawdę, nawet prowadząc kanał na YouTubie, staram się zapraszać fajnych gości, poruszać ciekawe tematy i w ten sposób też poszerzać oczywiście zasięgi, bo można zrobić to w najłatwiejszy sposób, robiąc gówno, nie? Bo dzisiaj kontrowersja w postaci, wiesz, wypierdolić liter denaturatu, jebnąć go zęby bliskiego i to ci robi robotę. Nigdy mi to nie przeszkadzało. Gdybyśmy na przykład mieli coś takiego jak w Stanach Zjednoczonych, że jest i gówno, ale jest i UFC. Tak, tak. Albo jest wrestling, którego się śmieją, wiedzą, bo udają, ale też dbamy o tych sportowców. Ale jest też, sport jest doceniony i tak dalej. To mnie ten, a u nas jest wszystko skupione na
na kontrolę. Show, tylko no show, tak. Tylko show. Nie wiem, fascynuje mnie to, że jak to ludzie, że tylko to ich przykuwa uwagę. Nie? To jest wręcz, bo nie wierzę, że ludzi nie przykuwa też sport. Nie? No bo przykuwa, ale zdecydowanie większość przykuwa głupota. Nie? To jest w ogóle... Panie, niesamowite. Co prawda takim średnio, może nie wesołym, też nie smutnym akcentem, ale przede wszystkim no. Zajebiście, dziękuję za wizytę. Tak. Mega miło było Cię gościć. Dobra. Mam nadzieję, że Wam wszystkim również podobała się nasza dzisiejsza rozmowa. No kurczę, Bartek, myślę, że jeszcze na pewno się nieraz zobaczymy, także tak. Gdzieś tam na kanale oczywiście tak. Bartka bardzo również to zobaczymy. Bardzo dziękuję za zaproszenie, nie mogłem się doczekać. Jak widzisz, tylko ten koronawirus nam troszeczkę pomieszał tak. Szyki, tak się rozgadaliśmy, że nawet o wirusie nie pamiętaliśmy. Miałem mnie przeklinać. Proszę? Miałem mnie przeklinać. I tak nie było źle, i tak nie było źle. Ja wiem, jak ty to gadasz poza kamerami, to gościu było wolno, nie? Ja też lubię przeklinać, bo jak przeklinasz, to jednak jestem bardziej w tym wszystkim wyraźny. Nie, no bo to prawdziwa, ja muszę być kurwa prawdziwy. Nie, bo też na przykład... Nie muszę, tylko chcę, przepraszam. Też na przykład jak gdzieś ludzie znają mnie tylko z internetu i już z tych kontrowersji czy coś, to... Że przychodzą do mnie do klubu i tak stoją od razu. Ja coś do nich mówię, ja się uśmiecham, tak? No bo człowiek przyszedł, mój klient, tak? Że chce się nauczyć mojej taj, i ten ja mówię. I oni do mnie nagle podchodzą i mówią, Bartek, ale ty zajebisty gościu, nie? A ten. A ja myślałem, że ty taki ten i że będziesz tak krzyczał na mnie czy coś. Ja mówię, z ty chłopiec. A czemu on? Potwierdzam 100%. Zajebisty gość, tak. Że ten, że ludzie, a bo ja się ciebie tak trochę ten. Obawiałem się tu przyjść. A ja siebie nie boję. Nie, tak, no, nie. Dobra, dziękuję bardzo. Także do następnego. Dzięki.